Rozpoczynamy chyba, jak się nie mylę, trzeci webinar z serii Pinoterapia. Na tym webinarze osoby, które są pierwszy raz, będę chciał parę słów powiedzieć w skrócie odnośnie pinoterapii. Ja się przedstawię na początku. Osoby, które mnie nie znają, magister Tomasz Struzik, akupunkturzysta, igłoterapeuta, naturopata, chirurgoterapeuta, terapeuta manualny, fizjoterapeuta. Od 2006 roku zajmuję się tą cudowną dziedziną, zgłębiam ją, poznaję różne ciekawe nurty, z których wyselekcjonowuję różne ciekawe techniki i skuteczne przede wszystkim. Między innymi pinoterapia jest to dziedzina, która ma swoje korzenie, jeżeli chodzi o stymulację ciała właśnie takimi oto narzędziami, czyli pinami, a wcześniej kształt i troszeczkę forma była inna, jeżeli chodzi o to narzędzie. Tak jak wspomniałem wcześniej, pinoterapia wywodzi się z klawiterapii, natomiast ona ewoluowała i dzisiaj nazwę trzeba było stworzyć zupełnie nową i pinoterapia, nazwę to stworzyłem ja dla potrzeb ogółu. No i dzisiaj możemy zademonstrować świetne narzędzia, które stosujemy do szeroko pojętej terapii, bo pinoterapia według MTS Struzik Terapii to nie tylko techniki związane z narzędziami, ale również techniki zaczerpnięte z medycyny chińskiej, z akupunktury ucha, aurikuterapii inaczej mówiąc, z masażu trzewi, więc łączę to wszystko i na moim szkoleniu 3 dni pełne szkolenia, pełne wiedzy, tam w pigułce dla wszystkich zainteresowanych przekazuję wiedzę, która pozwoli Wam dotrzeć do nowych, że tak powiem, dziedzin i technik, które pozwolą Wam być, mam nadzieję, jeszcze bardziej skuteczni i przede wszystkim szybkość w leczeniu i diagnozie. Jeżeli chodzi o narzędzia, to głównym wyposażeniem każdego terapeuty, pinoterapeuty, jest 2 pinokaty silvery ze stali chirurgicznej. Mają bardzo ważną zaletę. Są twardsze niż z mosiądzu, dzięki czemu ta krawędź cięcia jest krawędzią dużo bardziej wytrzymalszą. Dlatego, że mosiądz ma to do siebie, że podczas różnych technik, które wykonujemy, chociażby technika TASK, zdarza się nam, że może dojść do uderzenia. Czasami też narzędzie może upaść i może ta krawędź się lekko uszczerbić. I w tym momencie przy tej technice może dojść do lekkiego uszkodzenia naskórka, czego byśmy nie chcieli. Po drugie, mosiądz ma w składzie swoim nikiel, a nikiel jest przez niektórych pacjentów źle odbierany, bo pacjenci są uczuleni. Silver ze stali chirurgicznej jest twardszy, jest dla pacjenta, że tak powiem, całkowicie bezpieczny, dlatego że nie ma w swoim składzie nikiel. Dzięki temu możemy śmiało pracować z pacjentem, który jest uczulony na nikiel. No i zakończenia tychże narzędzi zastępują nam częściowo piny, które mają zakończenia ostre i zakończenia tępe, które używamy do ogólnego odreagowania oraz do stymulacji punktów, które są na naszym ciele i chociażby do kominków piezoelektrycznych, do jętek, do punktów, gdzie chcemy punktowo dotrzeć. Chociażby do struktury, która się nazywa jętka. Wcześniej, w poprzednich webinarach, mówiłem o paru strukturach. Nie będę dzisiaj wracał do tego. Dzisiaj pójdziemy już o krok dalej. W związku z tym, jeszcze co do narzędzi. Każdy z moich kursantów i osób, które chcą zaopatrzyć się w narzędzia, ma możliwość zakupić razem z pudełkiem, które jest bardzo solidnie zrobione i przygotowane specjalnie do narzędzi, tak żeby było wygodnie w transporcie. Dodatkowo do pinów dołączane jest małe pudełeczko, sztywne, które bardzo dobrze funkcjonuje, jest poręczne, do którego wchodzi 10 pinów.
No i w sytuacji, kiedy chcemy przetransportować wszystkie narzędzia, to po prostu zamykamy i jedziemy do pacjenta. Dla terapeutów, którzy jeżdżą do, po domach do pacjentów, bardzo wygodna sprawa, narzędzia się, że tak powiem, nie szwędają po kieszeniach, małe ryzyko ugodzenia, małe ryzyko przybicia siedzenia w samochodzie, zdarzyło mi się kiedyś, dlatego dzisiaj mamy bardzo solidne pudełka. Dodatkowo, możemy i każdy może zmodyfikować swoje narzędzia, może kupić osobno każdy pinokat, natomiast ja rekomenduję 2 silvery, 1 gold, 10 pinów. Każdy kursant, który u nas jest na szkoleniu, otrzymuje cały komplet, właśnie ten, który wymieniłem przed chwilą. To tak w takich krótkich informacjach. Ja myślę, że osoby, które do końca dotrwają naszego webinara, będą miały możliwość otrzymania informacji odnośnie szkolenia. Piszcie na Messengerach, piszcie do działu marketingowego z zapytaniami. Mamy też szkolenie online. Myślę, że marketing przygotuje ciekawą ofertę po webinarze, która będzie trwała jakąś chwilę dla wszystkich osób, które zadadzą pytanie o jakiś rabat dotyczący szkolenia online, jak i stacjonarnego. Wówczas do końca dzisiejszego dnia będzie możliwość uzyskać taki rabat. Rabat jaki? Tego nie wiem. Niespodzianka. Idziemy dalej. Słuchajcie, bardzo istotnym elementem w terapii związanej z pinoterapią, poza technikami związanymi z tymi narzędziami, jest jeszcze jeden element. Mianowicie aurikulterapia. Akupunktura ucha ja uwielbiam. Jest to jedna z ulubionych moich metod, jeżeli chodzi o to, żeby pacjentowi pomóc. Jest dosyć prosta. W przeciągu aplikacji 4-5 igiełek jesteśmy w stanie sprawić, że pacjent, który do nas przychodzi, przykładowo z bólem odcinka lędźwiowego, ja w przeciągu 10 minut potrafię sprawić, że pacjent jeszcze do mnie nie wchodząc do gabinetu, bo na przykład okazało się, że jest opóźnienie, że jeszcze zabieg trwa, że jeszcze tak naprawdę wymaga chwilę czasu, a pacjent przyjechał już wcześniej. Ja dostaję informację do mojej recepcjonistki, że już jest pacjent. Ja mniej więcej już wiem wcześniej, że pacjent przyjeżdża z dolegliwością bólową, dlatego że system recepcji to jest bardzo ważny punkt każdego gabinetu. To tak moja prywata. Bardzo ważna informacja. Recepcja i przyjęcie pacjenta na dzień dobry jest naprawdę połowę sukcesu. Pacjent, kiedy już ma pełną wiedzę dotyczącą związaną z przebiegiem terapii, obsługą, opieką, kartą, dzisiaj to dosyć istotne, tak? Chociażby ze względu na sytuację panującą w kraju, to wszystko powoduje, że ja na przykład dostaję informację, że pacjent przyjechał z bólem odcinka lędźwiowego. Jest opóźnienie. Ja wychodzę na chwilę z gabinetu, biorę ze sobą pewne narzędzia i wykonuję na pacjenta, za zgodą oczywiście pacjenta, kiedy go informuję, że zrobię mu parę aplikacji w ucho i proszę go, żeby chwilę pochodził. Bardzo często zdarza się tak, że jak jest taka sytuacja, to pacjent do mnie wchodzi i mówi tak: panie Tomaszu, przyjechałem z bólem kręgosłupa lędźwiowego, ale w sumie to już jest mi lepiej. Ja mówię, to bardzo się cieszę, to w takim razie robimy dalej. To jest dla mnie też bardzo duża informacja mówiąca o tym, że jest świetna reakcja na akupunkturę. W związku z tym dzisiaj bym chciał powiedzieć parę słów na ten temat, bo ucho, jakie jest, każdy widzi, jak się spojrzy w lustro. Natomiast jest jedna ważna rzecz. U każdego ucho jest inne. I wiele osób boi się ucha. Uważa, że ucho to takie nie do końca delikatne, że tak powiem, delikatny organ, ale i też bardzo wdzięczny i delikatny. Dlatego należy wiedzieć, które miejsca w uchu należy nakłuwać. W akupunkturze punktów w uchu jest od 360, nawet niektórzy mówią, że około 400. Jest ich bardzo dużo, które odpowiadają za układ nerwowy, układ dokrwienny, układ całego układu lokomotorycznego naszego organizmu, układ hormonalny. Możemy robić wiele aplikacji, które służą do tego, żeby sprawić pacjentowi terapię, która trwa i jest stymulowana w czasie jego funkcjonowania w ciągu dnia codziennego, bo można robić aplikacje, które do tego służą.
Całą akupunkturę ucha i tutaj zarekomenduję TCM DAO, jest świetną szkołą, gdzie ja osobiście się też uczyłem i tutaj polecam wszystkim, którzy chcą się nauczyć akupunktury ucha, zgłębić tą całą wiedzę na porządne weekendowe szkolenie dotyczące właśnie tej dziedziny. Ja tutaj przedstawię krótko związaną akupunkturę z ortopedyczną. Pokażę parę punktów, które należy zawsze kłuć, stymulować i jeżeli chodzi o układ kręgosłupa. Co jest istotne? Istotne jest to, że do aurikuterapii nie musimy koniecznie używać igieł. Takich igieł. Jeżeli chodzi o igły i zaopatrzenie, to będę rekomendował sklep TCM. Świetne wyposażenie, mają świetne cały jak powiem, asortyment dedykowany dla naturopatów, dla fizjoterapeutów, dla akupunkturzystów, więc naprawdę TCM sklep. Rozmawiałem ostatnio i szykujemy dla Was ciekawe również kody rabatowe, jeżeli będziecie uczestniczyć w szkoleniach, webinarach, to potem pojawią się na pewne hasła bądź też kody zniżki dla wszystkich chętnych, którzy będą chcieli zaopatrzyć się w potrzebne narzędzia właśnie chociażby do aurikuterapii. Co do igiełek? Igiełki mamy bardzo malutkie. Tu mam akurat 0,20x15. Jest to cieniutka igiełka, która idealnie nadaje się do tego, żeby właśnie wkłuć się w punkty akupunkturowe. Ale osoby, które boją się kłuć igłami, nie są jeszcze na to gotowe. Mamy na to jeszcze dodatkowe rozwiązanie. Otóż mamy tak zwane nasiona wakali. Są to takie plasterki, słuchajcie, które możemy aplikować bezpośrednio odklejając. Taki plasterek ma żywe nasiono wakarii i przyklejamy w punkt, który nas interesuje. Bardzo też skuteczna metoda i oczywiście bezinwazyjna. Ja natomiast uwielbiam igły, bardzo je lubię. U dzieci nasiona wakarii bardzo dobrze się sprawdzają. Są jeszcze igły tygodniowe, ja je tak nazywam. Aplikuję je u pacjentów, których na przykład po udarach, osoby z problemami układu neurologicznego bądź hormonalnego, gdzie chcę przeprowadzić kurację, która ma być codziennie stosowana. To są takie króciutkie igiełki, które stosujemy aplikując za pomocą pensety. I to jest już, że tak powiem, troszkę wyższa szkoła jazdy. Tu nie będziemy tego pokazywać. To są już szkolenia rozszerzające, ale chcę Wam o tym pokazać, że takie możliwości również mamy. Co jeszcze? Czego nie robimy i nie należy robić, to używać igieł, które są tak zwanymi pineskami. Igły, które mają tak jak nasiona wakarii, słuchajcie, ale zamiast nasiona mają igły. Są takie pineski. To jest dosyć ryzykowne, dlatego że chrząstka w uchu jest bardzo wrażliwa. W momencie, kiedy chcemy wbić tą igiełkę, możemy przebić i ruszyć niestety chrząstkę, co może doprowadzić do zapalenia ucha, do nieprzyjemnego stanu zapalnego i bolesności. Po drugie, no słuchajcie, trafić w punkt akupunkturowy, dokładnie ten, który nam zależy w uchu, taką cieniutką igiełką, prostopadle, uwierzcie mi, to musiałby być majstersztyk. Dlatego też są jakieś różne przyrządy, które pokazują miernikiem, czy to jest punkt ten, który nas interesuje, czy też nie. Ale to już jest taka, że tak powiem, zabawa i osoby, które lubią zgłębiać i chcą być bardzo precyzyjne i tylko jeden punkt nakuwać, to wówczas używają. Aczkolwiek jest bardzo ważna rzecz. Akupunktura ucha jest bezpieczna, dlatego że zawsze doprowadza do równowagi, do konstans. Nie ma możliwości, żeby uchem przestymulować, czy też zbytnio obniżyć. Ucho zawsze prowadzi do konstans. Pytanie, lewe czy prawe ucho? Tak naprawdę nie ma to w większości przypadków żadnego znaczenia. Zagłębiając się dalej w tą metodę, jest parę rzeczy, na które należy zwrócić uwagę, wtedy w lewym uchu czy w prawym uchu pewne rzeczy są punkty, które stymulujemy. Ale
to nie dotyczy tak naprawdę ortopedii. Mamy ruchu, struktury, ja tak się to rozgadałem, rozpędziłem, nie wiem jak tam sytuacja na froncie. Witam, świetnie, cieszę się. Słuchajcie, ucho, jakie jest, każdy widzi, jak wspomniałem. Natomiast na tym modelu, modele są różne, są takie. Te modele używam na szkoleniu do tego, żeby kursanci mogli bawić się igłami i na sucho kuć, a potem jak się czują na sile, to zaczynają kuć swoje ucha. Natomiast na modelu, krótko, mamy obrąbek, mamy grobelkę, mamy dół trójkątny, mamy dół łódkowaty i muszle. Mamy skrawek i przeciwskrawek i mamy jeszcze płatek. Natomiast to, co nas najbardziej będzie interesowało, jeżeli chodzi o ucho, to grobelka, dół trójkątny, dół łódkowaty i obrąbek w środku. Mamy dwa podstawowe punkty, które zawsze nakuwamy. To jest punkt Shenmen i punkt Zero. Punkt Shenmen znajduje się w dole trójkątnym, po środku i uwaga, bardzo ważna rzecz, po środku, równolegle między dolną krawędzią a dolną krawędzią dołu trójkątnego. Nie ani tu, ani tu. Jakbyśmy poprowadzili cięciwę, to ona ma iść centralnie po środku. Kolejnym punktem, który zawsze nakuwamy, jest punkt zero, który jest w zagłębieniu, zaraz jak wchodzi obrąbek do ucha, to jest takie zagłębienie, to jest punkt zero. Te punkty, niezależnie od tego, słuchajcie, czy chcemy, czy nie, zawsze nakuwamy. To jest Shenmen, to jest taki dzwonek do wewnętrznego zarządcy, a punkt zero to jest taki resetownik ucha. Taki przygotowawczy do tego, żeby ucho reagowało jak najbardziej optymalnie. I idziemy dalej. Co do kręgosłupa. Gdzie mamy kręgosłup szyjny? Słuchajcie, kręgosłup szyjny u każdego zaczyna się tam, gdzie dochodzi do załamania między skrawkiem a płatkiem ucha. Hop. I to miejsce zagięcia to jest miejsce początku odcinka szyjnego. Idziemy około 7 mm w górę, po najbardziej wierzchniej, wierzchołkowej stronie obrąbka, grobelki, przepraszam, mamy kręgosłup szyjny. Idąc dalej, tak naprawdę jakbyśmy popatrzyli, jest to przedłużenie mniej więcej obrąbka. Więc mamy 7 mm, mniej więcej na wysokości kończy się kręgosłup szyjny. Idziemy dalej. Kręgosłup piersiowy kończy się, jak zaczyna się, na wysokości dołu trójkątnego. Idąc dalej mamy kręgosłup lędźwiowy, idąc dalej kość krzyżową i kość ogonową. Ciekawostką jest też to, że po najbardziej wierzchniej stronie mamy części aparatu kostno-więzadłowego, a troszkę poniżej, równolegle idąc, mamy części miękkie, przykręgosłupowe. I teraz będę chciał Wam szybko pokazać, jak nakuwamy. Zademonstruję Wam, natomiast proponuję Wam później. Osoby, które kują, mogą próbować. Kupcie sobie taki model, kupcie sobie igły, popróbujcie. Jak będziecie dobrze kuć ucho model, możecie zacząć próbować u siebie, wśród znajomych, w ramach ćwiczeń. I teraz otwieramy igiełki. Jak trzymamy igłę? Słuchajcie, igłę trzymamy w ten sposób, że łapiemy ruchem szczypcowym, w ten sposób. Igła jest delikatnie palcem nagina i wprowadzamy pierwszy punkt. Lekko nakucie prostopadłe, po czym wprowadzamy igłę równolegle. Słuchajcie, to jest bardzo ważne i to jest piękne, dlatego że my w tym momencie, wprowadzając igłę równolegle między skórą a chrząstką, stymulujemy wiele punktów, co powoduje, że przy okazji możemy zrobić komuś bardzo dobrze.
Już nie czepiajmy się słów, ale mówimy o odczuciach i o tym, by pacjent może przy okazji nieświadomie jesteśmy w stanie zastymulować części ciała, które wymagają leczenia. Idziemy dalej. Punkt zero. Słuchajcie, nakuwamy w ten sposób, że wprowadzamy tak samo lekko, prostopadle, delikatnie. I co jest istotne, daję informację do pacjenta, proszę wziąć wdech. W momencie, kiedy robi wdech, ja nakuwam i wprowadzam igłę równolegle. Ciach, mamy. Idziemy dalej. Przychodzi pacjent i mówi, że boli go kręgosłup lędźwiowy. No to co robimy? Nakuwamy kręgosłup lędźwiowy. Znowu to samo. Wdech, pacjent robi wdech, pach i wprowadzamy igłę. I ten ruch tutaj jest ruchem błędnym. Nie robimy tak. Staramy się robić w ten sposób. A jak już nam się to zdarzy, to bierzemy płyn do dezynfekcji, lekko spsikujemy i wyciągamy igiełkę i wprowadzamy z powrotem. Jak dobrze zrobimy, to jedną igłą możemy kręgosłup lędźwiowy, kość krzyżową i kość ogonową przestymulować, znaczy może wrócić, nie przestymulować, zabodźcować do tego, by znormalizować napięcie, czy też doprowadzić do procesu uruchamiających leczenie. Ok, teraz będę chciał na modelce na żywo. Brawa dla Agnieszki. Agnieszka nigdy nie miała jeszcze. Nie, miałaś chyba, tak? Nie. Nie miałaś jeszcze. Agnieszce zrobimy zabieg aurikuterapii na uchu. Zrobię dokładnie tą samą aplikację. Słuchajcie, trzy igiełki mi wystarczą do tego, żeby zabodźcować i wpłynąć na kręgosłup lędźwiowy. Jest oczywiście masę innych punktów. Nie będę ich tu wszystkich zdradzał. Zapraszam na szkolenie, gdzie dowiecie się dużo więcej, jakie procedury wprowadzać. A osoby, które są zainteresowane tym, żeby zgłębić wiedzę ucha na każdym poziomie, zapraszam do TCM DAO. Agnieszka, usiądź proszę. Usiądź sobie. Może usiądź sobie bokiem tutaj. Świetnie. Ok, więc tak. Co robimy? Ja sobie wezmę. Dezynfekujemy ucho. Ręce. Papier. Możemy wacikiem, możemy papierem pacjenta delikatnie przecieramy. No, ciekawe, ile osób ogląda teraz to, co będziemy robić. Świetnie. Jest nas trochę. I mamy igiełki. A, ważne narzędzie każdego aurikuterapeuty. Słuchajcie, będę trochę górnikiem. Aha. Może to wyglądać śmiesznie, ale uwierzcie mi, że bardzo potrzebne. Zobaczcie, jak podchodzimy do pacjenta, ja to ucho sobie będę chciał złapać, przybliżam, to jak nie ma dobrego oświetlenia, to niestety zacieniamy sobie. Dlatego włączamy. Oho. O, jest. Świetnie. Teraz. Biorę igiełkę. Robimy punkt Shenmue. Zobaczcie. Latarka bez latarki. Latarka bez latarki. Jest różnica? Jest różnica. I uwaga. Agnieszka, wdech i wydech. Pach. Zobaczcie, widzicie? Widać igiełkę między skórą a chrząstką. Jak się czujesz? W porządku. Dobrze. Świetnie, uwaga. Punkt zero. To samo. Nabiorę ucho, łapię, lekko naciągam, wdech. Świetnie. I wydech. I mamy to. Pa. Proszę bardzo. I uwaga, trzecia igiełka. Tak jak obiecałem, kręgosłup lędźwiowy, czyli zaczyna nam się kręgosłup lędźwiowy na wysokości początku dołu trójkątnego. Co robię? Wdech i wydech. I wprowadzam igiełkę.
Proszę bardzo. Mamy to. Jak się czujesz? Bardzo dobrze. Słuchajcie. Ile to trwało? 10, 15 sekund. Więc jest to technika, która daje bardzo dobre efekty. Ja nie powiem, że u wszystkich. Mogę śmiało powiedzieć, że u 50% pacjentów. Jeżeli znamy typ pacjenta, jeżeli my wiemy, czy to jest ogień, woda, ziemia, powietrze, jakim problemem przyszedł, to już też będziemy wiedzieć, czy igły zadziałają bardziej, czy mniej. Przynajmniej z mojego doświadczenia tak to wygląda. To tyle dzisiaj, słuchajcie, jeżeli chodzi o kolejny motyw, czy tam element związany z spinoterapią według MTS Tuzik Terapii. Na moich szkoleniach będziecie mieli wiedzę, która pozwoli Wam od razu przystąpić do działania. Zapraszam Was serdecznie, się zaciąłem. Ale właśnie mi, że mówić tak cały czas do kamery, już mi trochę lepiej to idzie jak jakiś czas temu. Cieszę się bardzo, że jesteście. Piszcie na Messengerze, piszcie pytania. Ja postaram się jeszcze przez chwilę Wam poodpowiadać. Zadajcie pytania odnośnie kursów. Ja postaram się Wam załatwić jakiś mały rabat dotyczący szkoleń online'owych, które są na platformie Holiab. Na platformie Holiab. Sklepu TCM. Tam jest wiele szkoleń online'owych, między innymi też pełne szkolenia związane z aurikoterapią, z medycyną chińską, doktora Tana, Yamamoto, pinoterapii według MTS Tuzik Terapii. Więc zaglądajcie, pytajcie i zapraszam Was serdecznie do czynnego udziału w szkoleniach. Do zobaczenia.